sanitizing cause I'm a virus. So dirty like the old Osiris. I never tiptoe when I'm on papyrus. Cause my words bleed through, band-aids can't hide this. Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z naszej przygody z trybem Ultimate Team, a konkretnie z otwieraniem paczek. Jak widzicie, jest Team of the Season, tak jest. Team of the Season, mam dużo końców, końce mam tradycyjnie od Kevadela. Zajrzyjcie, jeżeli chcecie również kupić końce, a jeżeli powiecie, że jesteście ode mnie, to zgarniecie dodatkowe bonusy. Tutaj mamy drużynę. Dwie drużyny w woli ścisłości, złożone z złotych zawodników oraz srebrno-brązowych. Są to drużyny złożone z zawodników, którzy przez cały sezon grali świetnie, ale nie mieli im forma ani razu. Tak więc mamy tutaj z tej takiej lepszej drużyny, mamy tutaj Donovana z MLS, z LA Galaxy. Mamy tutaj Mikela Artetę, Javiego Martineza, Nkulu, czy mamy na przykład bramkarza Artura Moraesa. Tak jest, to jest bramkarz Benfiki, niestety się będziemy musieli z nim zmierzyć w finale Ligi Europejskiej. Mamy tutaj naprawdę kilku dobrych zawodników. Myślę, że fajnie by było trafić kogoś. No ale dobra, przejdźmy do drugiej drużyny, bo są tutaj dwie drużyny tak naprawdę. Teraz przejdźmy do tych srebrno-brązowych. Już ich wam włączam. Okej. No i tak jest, tak się prezentuje te drużyny. I tutaj są naprawdę fajni zawodnicy. Jest tutaj na przykład Wąkiewicz z Lecha Poznań, więc naprawdę świetny polski akcent. Środkowy obrońca z 79 punktami tempa, więc naprawdę fajnie by było go mieć w swojej drużynie. Tutaj mamy jeszcze Delofeu z Barcelony, no i innych srebrnych i brązowych zawodników, którzy mieli świetne sezony. Tak się to wszystko prezentuje. Mam również jeszcze normalną drużynę tygodnia, gdzie jest m.in. Cavani, Superinform, Kloze czy Hulk jako napastnik, ale niestety nie mamy do niej dostępu, ponieważ aktualnie są tocy. Ale dobra, mniejsza z tym, przejdźmy sobie do paczek. Pierwsza paczka za 7,5 tysiąca i zobaczmy, co w niej mamy. Oscara. Oscara z Chelsea. Od 4-1-2-1-2, więc może być całkiem nieźle warty. Wystawimy go za 650 i niech podbijają dalej cenę. Coś tutaj dalej mamy. Kontrakty, formacje, kontrakty, kondycje. Kontrakty, formacje. Wystawiam jeszcze kontrakty. A reszta chyba może pójść na szybką sprzedaż. No i lećmy z kolejną paczką, tym razem Karim Benzema. Abate, czyli bardzo szybki prawy obrońca z Milanu. Szczerze mówiąc, jak na razie nie jest źle z tymi paczkami. Wystawimy go również za 650, chociaż może nawet za 70. I niech dalej podbijają cenę. Mamy tutaj jeszcze Pepe z Juventusu. Niestety nie tego z Realu Madryt. Tą modyfikację pozycji również możemy wystawić. Błyszczący kontrakt złoty, jak najbardziej również. I ogólnie rzecz biorąc, teraz na moim kanale się będą dosyć często pojawiać otwierania paczek. Głównie z powodu właśnie toców, jacy są tutaj. O, Messi, ja jestem cichutko. Co to było? Berzucki. Rasija. Wygląda trochę jak Kliczko. Będzie dużo teraz otwierania paczek, głównie ze względu właśnie na tocy. No, musicie mi wybaczyć naprawdę, jeżeli ktoś nie jest fanem tej serii, ale chciałbym trafić jakiegoś dobrego zawodnika. Okej. No i reszta niestety na szybką sprzedaż. Nic się na mnie trafiło z Messim. Może wypróbuję tak zwaną metodę otwierania czymś. Co ja tutaj mam pod ręką? Klej. Dobra, otwieram klejem. A shit. Dobra, otwarte klejem i... Dobra, nie, klejem już nigdy więcej nie otwieram. Bynajmniej tym. Żaden nawet błyszczący zawodnik mi się nie trafił. Herbszalkę, kontrakty. Dobra, nie, nic na szybką sprzedaż. Tutaj mamy jeszcze rozmówki włoskie. To też może być. Matka, jak się niewygodnie, coś przerzuca książką. Dobra, i co mamy? Balmo.
No matko, znowu żadnego błyszczącego zawodnika. Seriously? Really? Co tutaj jeszcze mam pod ręką? O, SPO na SN również możemy wystawić. A reszta na szybką sprzedaż. Co ja tutaj jeszcze mam? Mam portfel. Otwórzmy portfelem. Benzema. I co mamy? Rafael, prawy obrońca z Brazylii, zawodnik Manchester United. Wow! No kurde, strollowało mnie ponownie EA. Nie wiem, czy ty jesteś coś wart, masz strasznie słabe tempo, więc nie wiem, czy ktoś cię kupi. Ale po raz kolejny mnie strollowało EA i dało mi brazylijskiego bramkarza Santosu. A propos Manchester United, no nie wiem, czy słyszeliście, no z pewnością musieliście słyszeć, bo wszędzie teraz jest na tym pełno, na Facebooku, czy to w wiadomościach, że Alex Ferguson ogłosił, że oficjalnie już od przyszłego sezonu nie będzie trenował Manchester United, odchodzi na zasłużoną, w pełni zasłużoną emeryturę, no bo spędził w Manchesterze 26 lat i zdobył praktycznie to, co się dało zdobyć, Quagliarella. No i naprawdę odszedł chyba w dobrym momencie, ponieważ odszedł jako bohater, zdobył 20 tytuł mistrzowski. No niby tej Ligi Mistrzów nie było, ale i tak mimo wszystko ten 20 tytuł mistrzowski to jak najbardziej jest sukces Alexa Fergusona, ponieważ w przeciągu 26 lat swojej kariery na Old Trafford zdobył aż 13 tytułów mistrzowskich, dwie Ligi Mistrzów, wiele pucharów Anglii, no i po prostu dużo, dużo trofeów. Trzeba przyznać, że jest to mimo wszystko jeden z najlepszych trenerów na świecie na obecną chwilę, no ogólnie jeden z najlepszych trenerów i po prostu bardzo dużo przesiedział w tym Manchesterze. Okej, kolejna paczka i co tym razem otworzyłem palcem i Suarez! Ale nie ten Suarez, no ja pierdzielę! EA! Serio? Serio? Ja pierdzielę, przynajmniej mam te 4000 monet dodatkowe, no ale, no... Panie Andrzeju! Dlaczego tak brutalnie? Dobra, co ja tutaj jeszcze mam? Mam pod ręką jeszcze pendrive'a, ale to otworzymy sobie za Messim. Palacios. Czyli też nic ciekawego. Informacje możemy wystawić. A resztę wystawimy na sprzedaż. Co ja tutaj jeszcze mam pod ręką? Chwila, spróbujemy sobie, nie wiem dokładnie jak to miało wyglądać. Spróbujemy sobie ustawić tak, żeby był Benzema i Hart. Słyszałem, że to jest dobra kombinacja, chociaż tak naprawdę nie wiem, od czego to zależy. A może otworzymy Harta i Messiego? Armero. Czyli to jednak nie to. Kolega reprezentacyjny Muriela. Dobra, to wystawimy na sprzedaż. Coś tutaj jeszcze możemy... Nie, wszystko wystawimy na sprzedaż, znaczy na szybką sprzedaż. I kolejna paczka dzisiaj. I czym tym razem otworzymy? Może statywem? Okej, okay, statywie... Kameni! Ale niestety nie... To nie jest to, na co ja tutaj czekam. Niestety. Czemu ja nie mogę odkaszlnąć? Niech mi ktoś powie. Okej, okay, dobra. Wystawiamy wszystko na sprzedaż. Aktualizacja katalogu sklepu. Joe Hart, give me something cennego. James Milner. Serio. 650 monet. 650 monet i idź dalej, niech ciebie podbijają. Może cię ktoś skusi, masz całkiem niezłe strzały, więc może cię ktoś kupi, czemu by nie?
Dobra. To jest ostatnia paczka na dziś, więc zamykam oczy i miejmy nadzieję, że może się natrafi ktoś dobry. Ja zamykam oczy. Dobra, i co Palacio? Czyli szału nie ma dupy, nie urywa, to źle też jakoś nie jest. Ale nie, to nie jest to, na co ja tutaj liczyłem. Na pewno nie. Dobra, mam jeszcze 1000 monet i całkiem fajną F50, którą sobie ustawię na aktywną, zamiast tej, o. Jak ja lubię te F50, świetnie wyglądają, po prostu świetnie, obłędnie. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się wam podobało. No niestety nie udało mi się nie trafić cennego i jej kilka razy mnie strollowało, no ale to już jest normalka w sumie, nie? Dobra, to ja się z wami żegnam. No i na razie.